Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Rząd zepsuł, bo chciał reperować, no to teraz chce znowu reperować. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No półprzewodniki, zaczyna brakować półprzewodników, no i jest to bardzo widoczne na całym świecie. Brakuje tego wszystkiego do mądrych telefonów, do smartfonów, do iPhone'ów, do Sony, no i do ciężarówek, do samochodów. Brakuje półprzewodników, brakuje krzemowych układów scalonych. No i prezydent Biden, jak to prezydent Biden, ktoś mu tam podsunął rozkaz prezydencki, no i on podpisał, chce, żeby amerykański przemysł półprzewodnikowy dostał prawie 40 miliardów dolarów z kongresu na to, żeby troszeczkę przyspieszyć czy zreperować tą całą sytuację w produkcji tych półprzewodników. No ale czy to rząd powinien to robić? No, każdy rozumie, że rząd, kiedy się wtrąca, no to jedyne co, to tylko może być gorzej, szczególnie w jakimś produkcji, w tym normalnym takim rynku, wolnym rynku, supply and demand, czyli zapotrzebowanie i podaż i popyt. No, podaż i popyt, to się tak mówi. No i ten rozkaz prezydencki, no to jak zwykle mówi 100 dni, no i ma być taki raport na temat oceny sytuacji bieżącej, na temat ilości półprzewodników, no i trzech innych krytycznych materiałów, czyli elektryczne, czyli baterie, akumulatory do samochodów elektrycznych, również tą elektronikę popularną, no i mają sprawdzić, jak elastyczny jest cały ten przemysł, jak różnorodny jest ten przemysł, no i jak bezpieczny jest dostarczanie, produkowanie tego rodzaju układów elektronicznych, no i ma to odnowić, ożywić przemysł elektroniczny w Ameryce, który płaci więcej niż $15, no bo kongres walczy ciągle z tym minimum, stawka minimalna $15, no ale teraz Biden się wziął, mówi nie, no to już nie będziemy o tych najbiedniejszych, to teraz musimy zrobić, państwo musi zrobić jakiś przemysł, żeby ludzie zarabiali tam więcej niż $15 na godzinę, no i on jest z tego bardzo dumny, że państwo zacznie to robić. No oczywiście, że elastyczny i oczywiście, że jakiś taki bezpieczny cały ten system dostawczy, no to jest ważny, ale no jest to troszeczkę podobne z tym, co Trump starał się zrobić ze stalą i z aluminium, no ale to były te ceny zrzutowe, dumpingowe, kiedy w zasadzie Chińczycy produkowali i przesyłali przez Wietnam, oszukiwali, przesyłali też aluminium przez Kanadę, ale jest jakaś taka troszeczkę ingerencja, no tutaj jest potężna ingerencja. Co się stało? No rząd spieprzył, no bo jest już rok tego COVID-u, jest rok tej paniki 19, co się stało? Fabryki samochodowe po prostu spowolniły. Kiedy fabryki spowolniły, nie tylko w Ameryce i na całym świecie, to co się stało? No dzisiejsze samochody, szczególnie te samochody elektryczne, no to są naładowane elektroniką. Tam już nie ma tych gaźników, nie ma tych kabli, nie kabli, wszystko jest naładowane. Tam są kamery, drzwi otwieralne, piloty, nie piloty, radary, nie radary. No to w samochodach jest tam kilogramy tych układów elektronicznych. No i jest możliwe, że na całym świecie w tym roku zabraknie układów scalonych dla miliona samochodów. No ale to rząd spowodował właśnie te braki. Rząd spowodował przez to, że wszystko zamknęli. Fabryki zaczęły zmniejszać produkcję, no bo mówią, jakie zamknięcie, to nikt nie będzie kupował. Nie spodziewali się, że
zapotrzebowanie się tak szybko zwiększy, dlatego między innymi, że ludzie przestali wydawać. Rząd nawrzucał tryliony dolarów w ramach oddawania tych podatków, których zabierał jednym, a dawał drugim. Do tego ubezpieczenie. Oprocentowanie na pożyczki na samochody było niskie, tam 0,5% albo procent. No to ludzie zaczęli kupować. W Niemczech i w Chinach zaczęły się subsydiowanie samochodów elektrycznych, także też ludzie zaczęli kupować. No i wszyscy chcieli kupować. W międzyczasie wszystkie te fabryki przerzuciły się z robienia tych układów dla samochodów, przerzuciły się na najróżniejsze te małe podręczne laptopy, komputery, elektronikę użytkową. Wszystkie te centra informacyjne rzuciły się na te wszystkie komputery, które niby kopią te bitcoiny. No i elektronika, układy salone dla samochodów po prostu poszły na odstawkę. Dlaczego? No bo przy tej pandemii też zapotrzebowanie na przekaz piątej generacji wzrósł. No ogólnie rzecz biorąc internet szaleje, zamówienia szaleją, także wszystkie te komputery. Było większe zapotrzebowanie, no a nikt się nie spodziewał, że samochody będą tak ważne. No i te fabryki teraz zaczynają się zastanawiać, jak przyspieszyć to wszystko, no ale samochody to jest na szarym końcu. Japonia i Europa, no jak zwykle wyciąga ręce do rządu, żeby mogli produkować więcej układów scalonych. Przypuszczalnie latem to się poprawi. No, w Ameryce też pobiegli do Waszyngtonu, żeby coś zrobić. No, ale czy to jest potrzebne? Dolina Krzemowa, no to kiedyś projektowała układy scalone i projektowała i produkowała. Większość jednak tych kompanii amerykańskich, no to projektuje w Ameryce, no ale jednak produkuje poza Ameryką. Najwięcej produkują fabryki Samsunga, no i na Tajwanie. Na Tajwanie ten stowarzyszenie, czy tam organizacja producentów półprzewodnikowych. Intel, no to jest jedna z ostatnich kompanii, wielkich kompanii, które produkuje układy scalone w Ameryce, no ale też jest w zasadzie pchana szczególnie przez inwestorów, no bo to jest wolny rynek, są akcje, no i inwestorzy chcą jak najwięcej forsy z każdego zainwestowanego dolara. No jeżeli produkcja poza granicami jest tańsza, no to inwestorzy mają więcej forsy, no ale jest mniej ludzi pracujących w Ameryce. No niestety jest to takie coś za coś. No i chcą żeby więcej jeszcze produkowali na Tajwanie, a bardziej projektowali, no bo Intel troszeczkę tak się zapuścił i teraz już go prześcigają. Chiny, Tajwan, Japonia i Południowa Korea, no to oni mają razem 75% tej możliwości produkcyjnej na świecie. No mają już teraz wykwalifikowanych pracowników, mają inżynierów, no ale tam geograficznie, politycznie, no politycznie to jest ta sprawa, że te rządy subsydiują ten przemysł i dlatego to tak działa. Ameryka w zasadzie kupuje, czy w Ameryce sprzedaje się połowę układów scalonych całego świata, a produkuje tylko 12%. Także to widać, jest ta duża rozbieżność. No i w amerykańskim, co jest ważne, no ten właśnie ta strona inżynieryjna i projektowa, no i to są wysoko płatne
miejsca pracy. W wojsku w Ameryce, no wszyscy się, no każdy normalny, nawet nie tylko w wojsku, każdy normalny rozumie, że Tajwan może być wsiąknięty w ciągu paru dni teraz za Bidena. Jeżeli Chiny by zdecydowały się napaść, na Tajwanie jest sporo zwolenników, sporo kolaborantów, tam są ciągle walki, tam są ciągle wybory, no walki, nie zbrojeniowe, ale polityczne. Tam ta strona tych kolaborantów, którzy chcą współpracować, czy chcą pracować dla Chińczyków, jest dosyć duża. No jeżeli Chiny by zrobiły inwazję i napadły na Tajwan, no to Biden się nie ruszy, Ameryka się nie ruszy. No i wtedy te wszystkie te fabryki półprzewodników padłyby w ręce Chińczyków, a amerykańskie jety wojskowe są latają właśnie z tymi układami scalonymi. No, większość jumbo jety, Boeing i tak dalej, no to wszystko tam jest właśnie z tego Tajwanu. Chiny mogłyby zrobić jakąś też blokadę eksportową, bo oni ogólnie w Chinach produkują 15% układów scalonych, ale produkują 70% układów scalonych na własny rynek. Mają taki plan, żeby 1/4 układów scalonych była robiona w Chinach w 2025 roku. No zobaczymy, czy to im się uda. No możliwe, że im się uda. Administracja Trumpa widziała, że co się dzieje, no i zaproponowała subsydiowanie również firmie tajwańskiej. To miało być 12 miliardów dolarów, wielka fabryka półprzewodników w Arizonie. Kongres zaakceptował ten plan w ramach ustawy o narodowym bezpieczeństwie, o krajowym bezpieczeństwie. No i przesunął tam pieniądze. Teraz Biden z 12 miliardów lobbują ludzie tam, żeby było 40 miliardów. No ale te wszystkie fabryki, no to są strasznie drogie, to są miliardy. Dlatego większość tych fabryk się konsoliduje, składa. To nie jest takie garażowe produkcja, to nie jest jakaś taka mała produkcja. Miliard dolarów, żeby zbudować. 20 lat temu było miliard dolarów. Teraz ta firma tajwańska produkuje w następną fabrykę na południu Tajwanu, no to będzie kosztowało 20 miliardów. Samsung produkuje część w Teksasie, w okolicach Austin, no i oni starają się uzyskać subsydia w wysokości 17 miliardów. Europejczycy też wystawiają marchewkę dla tych producentów, także to może być jakaś taka wojna, gdzie ci Tajwańczycy uciekną z tego Tajwanu, no bo oni autentycznie chyba się boją, że no, Tajwańczycy będą kolaborowali, jak przyjdą Chińczycy, no tak jak to było we wszystkich krajach, no ale Ameryka się trochę denerwuje. Firmy amerykańskie produkujące te układy scalone, no myślą, że ta różnorodność poprawi. W Ameryce 50% jest produkowanych układów scalonych, no i 50% jest projektowanych. No ale czy rząd powinien ingerować, czy partycypować? No w wypadku wojny chyba raczej tak, no ale w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj, no to później z reguły ta ingerencja państwowa prowadzi do jakiejś takiej korupcji, do spowolnienia, no i bez wolnego rynku to się tam nie odbywa, no ale gdzie jest złoty środek, tak? Gdzie jest złoty środek? Chińczycy robią swoje, no Ameryka robi swoje w tej naiwnej myśli demokratycznej. Zobaczymy, jak to będzie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję.
polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i pozdrowienia dla konserwatystów, którzy rozumieją, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja to są ważne rzeczy. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, głosujcie konserwatywnie, głosujcie na republikanów. Nawet jeżeli się nie zgadzacie w paru miejscach z tymi republikanami, głosujcie po linii partyjnej. Komuniści, socjaliści, demokraci, im starsi 55% się zgadzać z kandydatem i głosują po linii partyjnej. Prawica ma takie nieszczęście moralne, że musi się zgadzać w 99%, czasami tego 1% jakiejś bzdury, którą gdzieś tam ktoś, jakiś polityk zrobi, nie są w stanie im wybaczyć. Także musimy zacząć robić, żeby zbalansować to. Jeżeli jest więcej niż połowa się z kimś zgadzamy, no to trzeba pchać ten sam wózek, no bo inaczej nie da rady. Nie chodzenie na wybory po prostu pozwala wygrywać nienormalnym. Także głosujcie, jeżeli jesteście normalni, prawicowi, konserwatywni, nie chcecie żyć w Związku Socjalistycznym Republik Amerykańskich. Teraz przekaz dla socjalistów amerykańskich, głosujących w Ameryce, rozmawiających po polsku. Patrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na własne podatki, no patrzcie się na cały system. Cały system idzie w kierunku jednopartyjnego zamordyzmu, jednopartyjnego terroru, jednopartyjnego systemu, który wykończy prędzej czy później, zacznie brakować chleba w sklepach. Zdrowia dla normalnych.